go. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku, bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego, uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Dość długi. Ja też tak myślę. Jesteście okropni. To była niezwykle wzruszająca uroczystość. Ja też tak uważam. Lubię śluby. To taka piękna uroczystość. I smutna. Smutna? Co ty gadasz? Dlaczego? Dlatego, że Michał nie będzie już kawalerem. Wydaje mi się też, że ciocia miała bardzo ładną wiązankę. Tak, niezwykle oryginalną i gustowną. Czy to prawda, że panna młoda powinna rzucić wiązankę w tłum gości? Tak, jest taka tradycja. Która panna złapie wiązankę, ta pierwsza wyjdzie za mąż. No, to już najpierw. Złapałam, szybko wyjdę za mąż. Ciekawy jestem, kto ożeni się z tobą. Wydaje mi się, że ta wróżba nie jest prawdziwa. Tak myślisz? Wolałbyś, żeby kwiaty złapała twoja Marta. Zakochany Marek, zakochany Marek! Głupia smarkula. Wstrętny łobuz. Zaraz cię zleję. Przestańcie, jesteście na ślubie. Przecież oni tylko żartują. Tak uważasz? A ja myślę, że zachowują się bardzo źle. No i co myślisz o sukience Anny? No i co myślisz o sukience Anny? Nie znam się na sukienkach, ale garnitur Michała bardzo mi się podoba. Nie znam się na sukienkach, ale garnitur Michała bardzo mi się podoba.
A krawat? Co sądzisz o krawacie? A krawat? Co sądzisz o krawacie? Krawat podoba mi się jeszcze bardziej niż garnitur. Krawat podoba mi się jeszcze bardziej niż garnitur. Sukienka cioci też jest bardzo ładna, oryginalna i niezwykle elegancka. Sukienka cioci też jest bardzo ładna, oryginalna i niezwykle elegancka. Naprawdę tak myślisz? Naprawdę tak myślisz? Nie rozumiem, czym się zachwycacie. Normalna sukienka. Całkiem przeciętna. Nie rozumiem, czym się zachwycacie. Normalna sukienka, całkiem przeciętna. Moim zdaniem ślub był bardzo ładny i uroczysty. Moim zdaniem ślub był bardzo ładny i uroczysty. Dość długi. Dość długi. Ja też tak myślę. Ja też tak myślę. Jesteście okropni. To była niezwykle wzruszająca uroczystość. Jesteście okropni. To była niezwykle wzruszająca uroczystość. Ja też tak uważam. Ja też tak uważam. Wydaje mi się, że ciocia miała bardzo ładną wiązankę. Wydaje mi się, że ciocia miała bardzo ładną wiązankę. Tak, bardzo oryginalną i gustowną. Tak, bardzo oryginalną i gustowną. Udało nam się trafić. To bardzo duże osiedle. Ma pani bardzo piękne mieszkanie, pani Anna. To nie jest moje mieszkanie, tylko mojej siostry. To ona urządziła przyjęcie ślubne. W takim razie ma pani bardzo dobrą i kochającą siostrę. Prosimy do środka. Bardzo ładnie urządzone. Miło mi to słyszeć. To właśnie moja siostra Bożena. Naprawdę piękne mieszkanie. Niezbyt duże, ale przytulne. I bardzo słoneczne. Dużo kwiatów, nowoczesne meble, bardzo gustowne. Cieszę się, że się panu podoba. Krzysztof, podaj państwu coś do picia. Jak ładnie urządzona kuchnia. Wydaje mi się, że jest zupełnie zwyczajna. Ależ nie. Jest tak przytulna i kolorowa. Miło mi, że się pani podoba. Przyznam, że ja też najwięcej czasu spędzam w kuchni. Jak wszystkie panie domu. Właśnie. I dlatego sama zaprojektowałam tę kuchnię tak,
aby czuć się w niej wygodnie. I to się pani udało. To chyba najładniejsza kuchnia, jaką widziałam. Przesadza pani. Chce mi pani zrobić przyjemność. Lubię moją kuchnię, ale nie jest ona wcale nadzwyczajna. Ta pani sałatka jest absolutnie fantastyczna. Smakuje pani? Czy smakuje? Jest po prostu pyszna. Musi mi pani podać przepis. Przepis jest naprawdę bardzo prosty. No, być może przepis jest prosty, ale efekt jest doskonały. To pana córeczka? Tak. Bardzo miłe i grzeczne dziecko. Tak pan sądzi? Oczywiście. Urocza dziewczynka. Czasami jest urocza, ale czasami bywa nieznośna i okropnie kłóci się z bratem. Cóż, jak to dzieci. My dorośli jesteśmy chyba zbyt poważni i krytyczni. I zawsze bardziej podobają nam się cudze dzieci. Czy ma pan dzieci? Tak, dwoje. Córkę i syna. Czy oni są grzeczni? Ale skąd? Są strasznie nieposłuszni. Sam pan widzi. Nasze dzieci są nieposłuszne, a cudze są urocze. Ale pana córeczka jest naprawdę bardzo miła. A pan jest po prostu wspaniały. Właśnie mówiłem panu, jaka potrafisz być nieznośna. Człowiek zawsze jest niedoceniany we własnym domu. Bardzo ładnie urządzone mieszkanie. Bardzo ładnie urządzone mieszkanie. Miło mi to słyszeć. Miło mi to słyszeć. Naprawdę, piękne mieszkanie. Naprawdę, piękne mieszkanie. Niezbyt duże, ale przytulne i bardzo słoneczne. Niezbyt duże, ale przytulne i bardzo słoneczne. Dużo kwiatów, nowoczesne meble, bardzo gustowne. Dużo kwiatów, nowoczesne meble, bardzo gustowne. Cieszę się, że się panu podoba. Cieszę się, że się panu podoba. Jak ładnie urządzona kuchnia. Jak ładnie urządzona kuchnia. Wydaje mi się, że jest zupełnie zwyczajna. Wydaje mi się, że jest zupełnie zwyczajna. Ależ nie, jest tak przytulna i kolorowa. Ależ nie, jest tak przytulna i kolorowa. Miło mi, że się pani podoba. Miło mi, że się pani podoba. Lubię moją kuchnię, ale nie jest ona wcale nadzwyczajna. Lubię moją kuchnię, ale nie jest ona wcale nadzwyczajna.
Za to pani sałatka jest absolutnie fantastyczna. Za to pani sałatka jest absolutnie fantastyczna. Smakuje pani? Smakuje pani? Czy smakuje? Jest po prostu pyszna. Musi mi pani podać przepis. Czy smakuje? Jest po prostu pyszna. Musi mi pani podać przepis. Przepis jest naprawdę bardzo prosty. Przepis jest naprawdę bardzo prosty. Być może przepis jest prosty, ale efekt jest doskonały. Być może przepis jest prosty, ale efekt jest doskonały. Bardzo miłe i grzeczne dziecko. Bardzo miłe i grzeczne dziecko. Tak pan sądzi? Tak pan sądzi? Oczywiście. Urocza dziewczynka. Oczywiście. Urocza dziewczynka. Czasami jest urocza, ale czasami bywa nieznośna i okropnie kłóci się z bratem. Czasami jest urocza, ale czasami bywa nieznośna i okropnie kłóci się z bratem. Cóż, jak to dzieci? My dorośli jesteśmy chyba zbyt poważni i krytyczni. Cóż, jak to dzieci? My dorośli jesteśmy chyba zbyt poważni i krytyczni. Bożenko, byłaś wspaniała. Przyjęcie było po prostu wyśmienite. Nigdy nie będę gotowała tak dobrze jak ty. Nawet nie mam po co się uczyć. Radzę ci jednak próbować, przecież teraz masz męża. Właśnie dlatego nie muszę się uczyć gotować. Okazało się, że Michał umie gotować i bardzo to lubi. Masz szczęście. Ja mam męża, który nawet nie potrafi zrobić herbaty. Słyszę miłe uwagi na swój temat. Nie umiem gotować herbaty? Co chcesz przez to powiedzieć? Chyba źle usłyszałaś. Mówiłam, że robisz świetną herbatę. Cieszę się, że ci smakuje, ale wczoraj mówiłaś o mojej herbacie zupełnie co innego. Jesteś niezawodnym przyjacielem, Krzysztofie. Raz jeszcze dziękuję ci za pożyczenie samochodu. Cóż, chciałem zrobić wam prezent ślubny. Uważaj tylko, drugiego samochodu nie mam. Szerokiej drogi, bawcie się dobrze. Pierwszy miesiąc małżeństwa jest najlepszy. Raz jeszcze chciałam ci powiedzieć, że ślicznie wyglądałaś na ślubie. A ja? Wujek zawsze wygląda wspaniale. Życzę wam pięknej podróży. Pozdrówcie ode mnie morze. Cześć. Aniu, uważaj, szal! Anna, uważaj, samochód! Nic się nie stało. Anna prowadzi bardzo spokojnie. Pierwsze 100 metrów i już prawie kraksa. Co będzie dalej? To będzie najdłuższy tydzień w moim życiu.
Czy nie wyglądam śmiesznie? Wyglądasz wspaniale. I bardzo męsko. Co chcesz przez to powiedzieć? Nic. Po prostu uważam, że garnitur, który dziś miałeś na sobie, był bardzo elegancki. Trudno mi uwierzyć w twoje słowa. Ta sałatka chyba nie smakowała gościom. Dużo zostało w misce. Wydaje mi się, że była dosyć pikantna. Nie wszyscy to lubią. A może zbyt słona? Moim zdaniem była świetna. Chętnie zjem jeszcze troszkę. Uważaj, jutro twoje spodnie będą za ciasne. Twoje już są za ciasne. Zjadłeś 4 kawałki tortu. To prawda. Tort był po prostu wspaniały. Nie zostało trochę? Nie. Nie ma nic. Co? Nie ma już tortu? Nie spróbowałem ani kawałka. Wygląda na to, że Marek zjadł twój kawałek. Zjadłeś mój tort? A mogę ci opowiedzieć, jaki był pyszny. Orzechowy, słodki i bardzo aromatyczny. Jak mogłeś? Jesteś strasznie żarłoczny. Jest jeden kawałek tortu. Wspaniale. Jesteś bardzo miła, że o mnie pomyślałaś. Skończę zmywać, zrobię dobrej, mocnej kawy i zjem ten wspaniały tort. Wspaniały zapach. Mocna, czarna, aromatyczna kawa ze śmietanką i pyszny tort orzechowy. Tego właśnie potrzebuję. Czy starczy kawy i dla mnie? Oczywiście. Pyszna kawa. Może nie umiesz zrobić herbaty, ale za to masz wspaniałą. Wolę robić jedną rzecz, ale za to dobrze. Wystarczy, że ty doskonale gotujesz i pieczesz. Na przykład tort orzechowy. Zaraz, zaraz. Gdzie jest mój tort? Ktoś zjadł mój pyszny orzechowy tort. No nie. Najpierw syn zjadł moją porcję, teraz pies. Ten tort był po prostu pechowy. Obiecuję, że na twoje urodziny upiekę 2 torty. Jeden dla gości, a drugi tylko dla ciebie. Jesteś bardzo miła, ale do moich urodzin jest jeszcze 5 miesięcy. A dzisiaj mam ochotę na coś słodkiego. Czy dzieci już śpią? Chyba tak. Dlaczego pytasz? Żelazna rezerwa. Wiedziałam, że powinnam schować kawałek. Co za szczęście, że o tym pomyślałaś. Znam nasze dzieci. I psa. Raz jeszcze chciałam ci powiedzieć, że ślicznie wyglądałaś na ślubie. Raz jeszcze chciałam ci powiedzieć, że ślicznie wyglądałaś na ślubie. A ja? Wujek zawsze wygląda wspaniale. Wujek zawsze wygląda wspaniale. Anna prowadzi bardzo spokojnie. Anna prowadzi bardzo spokojnie. Pierwsze 100 metrów i już prawie kraksa. Co będzie dalej?
To będzie chyba najdłuższy tydzień w moim życiu. Pierwsze 100 metrów i już prawie kraksa. Co będzie dalej? To będzie chyba najdłuższy tydzień w moim życiu. Czy nie wyglądam śmiesznie? Czy nie wyglądam śmiesznie? Wyglądasz wspaniale. Wyglądasz wspaniale. I bardzo męsko. I bardzo męsko. Co chcesz przez to powiedzieć? Co chcesz przez to powiedzieć? Nic. Po prostu uważam, że garnitur, który dziś miałeś na sobie, był bardzo elegancki. Nic. Po prostu uważam, że garnitur, który dziś miałeś na sobie, był bardzo elegancki. Wydaje mi się, że była dość pikantna. Nie wszyscy to lubią. Wydaje mi się, że była dość pikantna. Nie wszyscy to lubią. A może zbyt słona? A może zbyt słona? Moim zdaniem była świetna. Moim zdaniem była świetna. Wspaniały zapach. Mocna, czarna, aromatyczna kawa ze śmietanką i pyszny tort orzechowy. Tego właśnie potrzebuję. Wspaniały zapach. Mocna, czarna, aromatyczna kawa ze śmietanką i pyszny tort orzechowy. Tego właśnie potrzebuję. Czy starczy kawy i dla mnie? Czy starczy kawy i dla mnie? Oczywiście. Oczywiście. Oho. Muszę ci coś powiedzieć. Co? Jesteś wspaniałą gospodynią i siostrą. Ach, ja też muszę ci coś powiedzieć. Wspaniale zmywam naczynia. Miałam co innego na myśli. Co chcesz przez to powiedzieć, że nie umiem zmywać? Chciałam powiedzieć, że jesteś bardzo wyrozumiałym mężem i szwagrem. Dziękuję, kochanie. I dobranoc. Dobranoc. Ty jesteś świetną gospodynią. Ja wyrozumiałym mężem. A Michał... Michał? Jest bardzo odważnym człowiekiem. Tak. Człowiek, który ożenił się z Anną, jest bohaterem. Cóż za piękna suknia. Tak, bardzo elegancka i modna.
Piękna tkanina. Czy to pani dzieło? Ślicznie pani wygląda. Jest pani bardzo miła. Cóż za piękna suknia. Tak, bardzo elegancka i modna. Piękna tkanina. Czy to pani dzieło? Ślicznie pani wygląda. Jest pani bardzo miła. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego.